Dzień dobry! Dzisiaj nietypowy odcinek, na którym pokażę Wam coś niesamowitego. Także bądźcie koniecznie ze mną. Nazywam się Agnieszka Kapron, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu i pracuję z dziećmi z wadami słuchu i dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. I dzisiaj chciałam Wam coś pokazać. Uwaga, uwaga, tam tradam! Planer logopedy. Specjalnie dla Was powstał planer logopedy. I dla mnie, ponieważ szukałam i nie mogłam znaleźć czegoś, co spełniałoby moje oczekiwania. Pokażę Wam, jak wygląda w środku, ale najpierw okładka bardzo, bardzo gruba i wytłoczone. Tutaj napis jest wytłoczony, a nie przyklejony, także bardzo, bardzo trwałe. I uwaga, uwaga, nasz planer rozpoczyna się spisem, takim planem miesięcy, ale nie konkretnych miesięcy, że za rok będzie przeterminowany, tylko tak jak sobie wpiszemy, tak jak chcemy go używać. A więc tutaj wpisujemy sobie miesiąc, na przykład lipiec, sierpień, wrzesień i piszemy, pierwszy jest na przykład w środę, więc tu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Możemy zapisać ważne wydarzenia, 12 takich kartek na 12 miesięcy, na rok. Ważne wydarzenia, ważne spotkania, możemy sobie wszystko zapisać. Kolejne karty, których jest najwięcej, główne karty w planerze, to karty, gdzie mamy datę do dowolnego uzupełnienia, priorytety na dany dzień, plan dnia od 8 do 20, bo przecież my nie pracujemy zwykle do 18, tylko do 20. Nie tylko pracujemy, ale też załatwiamy różne sprawy, także do 20 nareszcie nie brakuje mi godzin. A tutaj poniżej możemy sobie zapisać jeszcze zadania na koniec dnia, albo wyżej rzeczy, które musimy zrobić na przykład rano, przed pracą. Wziąć ze sobą jedzenie, jakieś pomoce logopedyczne, cokolwiek innego. Brakowało mi takiego miejsca, teraz już jest w planerze logopedy. Na końcu mamy jeszcze kartki, gdzie mamy do zapisania swoje cele i marzenia, ponieważ uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć cele i marzenia, ale także sporo miejsca do zapisania po prostu ważnych dla nas rzeczy. Tu zapisz ważne rzeczy. Na końcu piękny cytat o spełnianiu marzeń i planer logopedy może być Twój. Także zapraszam do zobaczenia. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Planer logopedy jest bardzo limitowany, także mam nadzieję, że gdy to oglądasz i jest jeszcze dostępny, kliknij i sprawdź.